Także delegacja powitała go minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski oraz Krzysztof Szczerski, szef gabinetu prezydenta. Robi się coraz głośniej, bo silniki tego bardzo dużego samolotu, jak Państwo widzą teraz w całej okazałości, są bardzo głośne. Air Force One to samolot, który może jednocześnie na jednym tankowaniu przelecieć aż 13 tysięcy kilometrów. Jego średnia prędkość przelotowa to 1015 kilometrów. Jest więc to spora maszyna, która jest tankowana aż 203 tysiącami litrów paliwa lotniczego. No i oto jest United States of America, ten charakterystyczny napis na samolocie, którym właśnie do Warszawy przyleciał prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Za chwilę rozpocznie się ceremonia powitania, a silniki będą musiały zostać wygaszone. I wówczas dopiero pasażerowie tego samolotu, bardzo dużego, jak Państwo teraz bardzo dokładnie mogą zobaczyć, opuszczą jego pokład. To będzie bardzo sprawnie przebiegać w asyście pracowników lotniska. Tutaj jest także sporo osób odpowiadających za bezpieczeństwo prezydenta Stanów Zjednoczonych, przede wszystkim pracownicy Secret Service, którzy bardzo dokładnie sprawdzali całe otoczenie i kontrolowali, kto wchodzi tutaj na teren lotniska wojskowego w Warszawie. Właśnie teraz do samolotu powoli zbliżają się